Reset Obywatelski. Dobry wieczór Państwu. Bardzo mi miło Was przywitać w imieniu Resetu Obywatelskiego. To jest program Dochodzenie Prawdy, który jest programem autorskim Tomka Piątka. Niemniej jednak jako solidarna drużyna wspieramy się nawzajem cały czas, w związku z czym dzisiaj postaram się wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i poprowadzić program, z którego mam nadzieję również Tomek byłby dumny. Bardzo Tomka serdecznie pozdrawiam. Dzisiaj rozmawialiśmy chwilę. Tomek powoli się zbiera do powrotu na pierwszą linię frontu i liczę na to, że już za tydzień będziemy mieli zupełnie normalny program, drodzy Państwo. Na dziś przygotowałem następujące elementy spotkania, które ma miejsce w każdy poniedziałek z Państwem. Jak wiecie, Tomek zajmuje się głównie śledztwami i jego śledztwa dzisiaj trochę będziemy podsumowywać w tym sensie, że trudno pewnie byłoby Tomkowi się chwalić, a ja nie mogę się nachwalić jego efektów pracy już od dłuższego czasu i zawsze broniłem tego, co Tomek robi, odpowiadając różnym krytykom. Przede wszystkim argumentem, że Tomek jest takim dziennikarzem, który zaczyna tam, gdzie inni kończą. I będziemy to rozwijać w drugiej części, bo chciałbym pokazać Wam i unaocznić, że śledztwa prowadzone w Resecie, prowadzone przez Tomka, prowadzone też przeze mnie i też różne nowe elementy, które pojawią się na naszej stronie Reset Obywatelski, to nie są rzeczy, które zaczęły się tydzień temu, czy nawet miesiąc temu, a nawet rok temu. Tekst, który zaczął zupełnie inne spojrzenie na Ordo Iuris, drodzy Państwo, to jest tekst, który został opublikowany w marcu 2017 roku. To był pierwszy wątek wskazujący na to, że Ordo Iuris jest organizacją scentralizowaną i może być niebezpieczną organizacją, której cele niekoniecznie są ogłaszane wprost. Będziemy o tym mówić w drugiej części programu. A dziś, no cóż, nie może być inaczej. Będziemy rozmawiali o tym, co się dzieje na granicy i specjalnie dla Państwa już w zeszłym tygodniu zaprosiłem dwoje badaczy, socjologów, drodzy Państwo, i ich tekst, którego link zaraz wrzuci nam nasza kochana realizatorka Asia Tor na nasz czat. Ich tekst tam, gdzie ich zbierają i gonią z powrotem. Przemysław Sadura i Sylwia Urbańska, dwoje socjologów z Uniwersytetu Warszawskiego, po raz kolejny pojechało na granicę, już drugi raz, i powstał z tego tekst, który czyta się, no, trudno przejść bez emocji nad tym, co napisali pani Sylwia i pan Przemysław, których będziemy gościli, po to, żeby wam zaświadczyli, jak wygląda z ich perspektywy, ale to nie chodzi o to nawet, że z ich perspektywy. Przypomnę, że polscy dziennikarze nie dostali zgody i też w wyniku wprowadzenia stanu wyjątkowego nie mogą formalnie się pojawiać na granicy, w związku z czym daje to paliwo naszej propagandzie w TVP między innymi, która to propaganda wskazuje, że dziennikarze w Polsce, dziennikarze niezależni w tym sensie, że niepodporządkowani propagandzie, no cóż, muszą bazować na tych szczątkach informacji, które się pokazują i niekiedy są też to materiały, które publikuje strona białoruska. Problem
z komunikacją z granicy jest olbrzymi. On niedługo zapewne będzie miał chwilową pauzę, ponieważ nasza władza kończy stan wyjątkowy i już od grudnia nie będzie można w związku z zapisami ustawowymi wprowadzać kolejnego przedłużenia. No niemniej jednak już się kugluje nad jakąś ustawą, która może być no, wytrychem dla tej władzy po to, żeby przeciągać coś, co nie powinno być absolutnie przeciągane, drodzy Państwo. Widzicie już Reset Obywatelski, czyli nasza kochana Asia Torka dzisiaj wrzuciła tekst z krytyki politycznej i powiem Wam o moich pierwszych wrażeniach, bo musiałem czytać ten tekst na dwa razy, mimo że nie jestem człowiekiem szczególnie no, podchodzącym z olbrzymimi emocjami do rozmaitych publikacji, nawet tych drastycznych, to jednak muszę się przyznać, że jestem w tej grupie ludzi, która w pewien sposób odpychała od siebie ten temat przez dłuższy czas. Już po pierwszych tygodniach usnażu, czyli tej historii z 30 prawdopodobnie uchodźcami niewpuszczanymi do Polski, no moja wrażliwość gdzieś zepchnęła ten temat na dalszy plan. Zajmuję się, jak wiecie, jako wicenaczelny naszą stroną, ramówką i wieloma innymi rzeczami, więc uciekłem w pracę, ale nie można dalej uciekać, tym bardziej, że sprawa robi się realnie międzynarodowa i dużo jest w tym też propagandy i kuglowania. Trzeba to, drodzy Państwo, odczarowywać i trzeba sięgać do wiarygodnych źródeł. A nie mam żadnych wątpliwości, że trudno o lepszą relację. Zresztą na wielu poziomach, o czym sami autorzy zaraz powiedzą, niż od ludzi, którzy są z jednej strony z zewnątrz, czyli są niezależni od różnych układów lokalnych, to jest bardzo ważne. Z drugiej strony są socjologami i posługują się narzędziami socjologicznymi po to, żeby robić swoje badania terenowe. O tym sposobie korzystania z socjologii będziemy też rozmawiać, bo jest to socjologia interwencyjna. Powiemy o tym w rozmowie na pewno. No niemniej jednak to, co chciałem zasygnalizować i wszystkich też Was odsyłam do programu Katarsis, który mieliśmy w ubiegłą środę, kiedy rozmawialiśmy między innymi z Karoliną Opolską z Onetu, która bardzo z dużym wyczuciem i konsekwencją w swoich mediach społecznościowych informuje i uczula ludzi na to, co naprawdę się dzieje, na dramat na granicy. Dramat humanitarny. Przypomnę, że dopiero co pojawił się komunikat o kolejnym żołnierzu, który zginął na granicy. To już drugi żołnierz. Jeden, jak to przekazywano, umarł we śnie, drugi umarł w wyniku postrzału. Niemniej jednak najprawdopodobniej przedstawiane to będzie jako nieszczęśliwy wypadek, to znaczy na pewno, chociaż z tą władzą nic nie jest na pewno, ale na pewno ta władza komunikuje, drodzy Państwo, się tak, że trzeba koniecznie ich sprawdzać. Niemniej jednak drugi żołnierz, jak poinformowano w komunikacie, poniósł śmierć przez broń palną, ale ma to być nieszczęśliwy wypadek. Poważnie się obawiam po lekturze tego tekstu, że takich nieszczęśliwych wypadków może być dużo więcej, o czym zaświadczą nasi goście, albowiem poza tym, że każdy z Państwa, w moim przekonaniu, który interesuje się tym, co się dzieje na granicy, powinien ten tekst wnikliwie przeczytać i też mocno się nad nim zastanowić, ponieważ ta dwoje autorów po pierwsze uchwyciło jedno zjawisko, o którym właśnie rozmawialiśmy w środę z Karoliną Opolską, ale także z panem Piotrem Niemczykiem, który jest ekspertem od spraw bezpieczeństwa. I
Unaocznia to, ta relacja, coś, co niezmiernie trudno nawet dziennikarzom byłoby ustalić, czyli pewien bardzo niekorzystny obraz tego, w jaki sposób zarządza się siłami państwowymi na granicy. Przypomnę, że są tam cztery rodzaje sił, czyli Wojsko Obrony Terytorialnej, Wojsko Polskie, Straż Graniczna i Policja z prewencji, którą poznaliśmy już w boju na ulicach z kobietami, bo to są mniej więcej siłą rzeczy te same jednostki. I między nimi dochodzi do różnych niesnasek, ale nie tylko o tym pisali nasi badacze, ale również wskazywali na to, że nadchodzi, narasta, a może już się zaczyna mocna trauma tamtejszych mieszkańców. I nie jest to oczywiste, bo wszyscy skupiamy się w relacjach medialnych na historiach dzieci, kobiet, ludzi, co do których trudno mieć wątpliwości, że są poddani szczególnie mocno dyrektywom, czyli wywózki i wypychanie poza granicę, tak zwane pushbacki, szczególnie mocno nas ruszają, kiedy pomyślimy sobie, że są to przecież niczemu niewinne dzieci i kobiety. Ale najlepiej oddajmy głos naocznej obserwatorce, która jest już z nami. Pani doktor Sylwia Urbańska, bardzo serdecznie zapraszam na naszą antenę. Dzień dobry, czy słychać mnie? Świetnie panią słychać. Świetnie. Dzień dobry państwu, dzień dobry Radosławie. Tak, właśnie. Czekamy oczywiście jeszcze na Przemysława Sadurę, mojego kolegę, współbadacza, z którym razem prowadziliśmy badania na początku września i później dwa miesiące później na pograniczu polsko-białoruskim. Ale tak, rzeczywiście sytuacja jest niepokojąca. I właściwie można powiedzieć, że z każdym naszym pobytem na granicy ta sytuacja, mieliśmy wrażenie, że robi się coraz gorsza. Drugi nasz wyjazd na granicę pokazał bardzo takie pogorszenie sytuacji i coś, co my nazywamy taką traumą wszystkich grup społecznych po tych wszystkich stronach konfliktu, czy też wszystkich grup społecznych, które w tamtej sytuacji się znalazły. I tutaj mówimy przede wszystkim oczywiście o uchodźcach, ale też oczywiście ich trauma jest nieporównywalna w żaden sposób do traumy innych grup społecznych, ale też konsekwencje tego, co się dzieje na granicy, bardzo mocno doświadczane są przez mieszkańców, zwłaszcza właśnie terenów pogranicza. Ja tutaj nie wspominam oczywiście specjalnie mieszkańców Polski, którzy też doświadczają ogromnej bezsilności, ogromnej frustracji, napięć, takiego poczucia rozbicia podstawowych wartości, zablokowania tego. Ale istotna jest również trauma, i o tym też chcieliśmy przede wszystkim mówić, trauma mundurowych, wszystkich formacji, które tam są zmobilizowane, wojskowych, Straży Granicznej i policji. To może zanim przejdziemy do mieszkańców, ponieważ poruszaliśmy ten temat w rozmowie między innymi z panem Piotrem Niemczykiem w środę, kiedy pierwszy raz próbowaliśmy się umówić. Dziękuję, że dzisiaj pani udało się przyjąć nasze zaproszenie. Dziękuję tobie, bo już nie udawajmy, że nie jesteśmy po imieniu, jest mi bardzo miło z tego powodu. Sylwio, nasz rozmówca uderzył w takie wysokie tony i mówi, że przecież abstrahując od chaosu, dziwi się, że nie ma nawet jednej osoby, która
odmówiłaby rozkazu, do czego ma prawo, bo jego zdaniem, ale też zdaniem wielu prawników, dochodzi tam do działań, które są sprzeczne z prawem na rozkaz przełożonych. I chciałem spytać, czy pani też ma takie przemyślenia i uważa, że w ogóle coś takiego jest możliwe, bo ta kwestia poddawania się rozkazom, które nie są zgodne z naszym sumieniem, chyba będzie w naszej rozmowie wracać przynajmniej parokrotnie. Tak. Oczywiście jest możliwa odmowa rozkazu, ale tutaj musimy uwzględnić sytuację mundurowych, ich skomplikowaną sytuację rodzinną i skomplikowaną sytuację życiową, zawodową. Tutaj trzeba powiedzieć na przykład też, że i to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to pytanie, czy my mamy informacje o tym, kto odmawia, kiedy odmawia, ile osób odmawia. My do takiej informacji nie mamy dostępu. Prawda, więc nie do końca ze źródeł oficjalnych nie dowiemy się tak naprawdę, jak wygląda sytuacja wewnątrz na takim poziomie badań, statystyk, które nie są, opinia publiczna nie jest informowana o tym, jak zachowują się wojskowi. Jednakże my właśnie z Przemkiem, będąc na granicy, mieliśmy okazję rozmawiać czy też obserwować zachowanie służb mundurowych, wojskowych Straży Granicznej. Mieliśmy okazję rozmawiać z wojskowymi i widzimy, że o ile oficjalnie nie słyszeliśmy o oficjalnych odmowach od nich, o tyle słyszeliśmy od naszych rozmówców o takim wzorcu wielkiej frustracji, ogromnego konfliktu, który narasta wśród osób tam wysłanych, o konflikcie, który ma wiele źródeł, o napięciach, które tam się dzieją i na poziomie takich wewnętrznych sumień żołnierzy, ale też na poziomie formacji, między formacjami, prawda, które opowiadano nam, że formacje zaczynają cedować na siebie pracę, której nie chcą wykonywać, prawda, czyli wypychanie uchodźców do lasu, na granicę, przez drut żyletkowy, więc te dwie rzeczy zauważyliśmy, że z jednej strony jest ogromna trauma osób, które nie mają wewnętrznej zgody, mundurowych, którzy nie mają wewnętrznej zgody na to, co się dzieje, a druga rzecz to są właśnie te napięcia między formacjami, kto ma to wykonać, prawda? Cedowanie na siebie tych rozkazów, które nie wszyscy, no, są osoby, którym te rozkazy się nie podobają. Witamy już drugiego gościa, współautora tekstu, dr Przemysław Sadura. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Panie doktorze, chciałem, żeby pociągnął pan ten temat służb, bo mówimy, że oni mają problem z tym, co tam się dzieje. A jakbyśmy mieli to nazwać po imieniu, panie doktorze, to z czym dokładnie mają problem, z jakimi sytuacjami? Co pan tam widzi? Największy problem to oczywiście jest to takie wewnętrzne rozdarcie między powinnością żołnierza, powinnością strażnika granicznego, a z drugiej strony takim zwyczajnym ludzkim odruchem, tak? Ten fałszywy dylemat między humanitaryzmem a obroną granic, które Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało w narracji ogólnej, jest w tym momencie, można powiedzieć, zinternalizowane przez każdego poszczególnego funkcjonariusza, tak? Jeżeli jest rozkaz, żeby przepychać przez granicę, przede wszystkim oczywiście chodzi o przepychanie rodzin, kobiet, dzieci, to ci funkcjonariusze, zwłaszcza ci, którzy mają własne rodziny, własne dzieci, mają z tym ogromny wewnętrzny problem. I oczywiście wykonują to, po pierwsze kierując się
no, tą odpowiedzialnością za kraj, ale po drugie kierując się po prostu hierarchią wojskową, tym rozkazem, którego nie można odmówić, no ale wreszcie też lojalnością wewnątrz służby. Jeżeli ja nie wykonam rozkazu, to nie tak, że on nie zostanie wykonany, będzie go musiał wykonać ktoś inny. Jeżeli ja nie przepchnę tej konkretnej osoby, tego dziecka przez granicę, to będzie to musiała zrobić moja koleżanka, więc to trochę osłabia heroizm takiej decyzji o odmowie wykonania rozkazu, tak? No bo nagle się okazuje, że to tak naprawdę znaczy przerzucenie tej odpowiedzialności na innego funkcjonariusza, na inną funkcjonariuszkę, czyli to, co wcześniej, o czym wcześniej mówiła Sylwia, to przerzucanie odpowiedzialności za wykonanie zadania między służbami może mieć też miejsce między poszczególnymi funkcjonariuszami. No, ale oczywiście największy problem, największy opór budzi przepychanie uchodźców z powrotem na stronę białoruską, wywożenie ich do lasu, wywożenie ich tam na granicę. W takim razie jeszcze przywołam fragment z Państwa tekstu, który też jest moim zdaniem istotny i powiem szczerze, muszę to powiedzieć na antenie. Zadzwoniła do mnie wicenaczelna jednego z największych portalów w Polsce po tym, jak tekst Wasz się ukazał i pytała się, czy ja Was znam i czy to nie jest zmyślone. I uważam, że w tym wypadku jest to komplement, ponieważ ja Was nie znam, niemniej jednak mam swoich informatorów z Straży Granicznej, ja też kiedyś robiłem śledztwo dotyczące ludzi ze Straży Granicznej, którzy informowali o pewnych procederach na Podkarpaciu, więc siłą rzeczy musiałem się rozeznać i wiele z tych rzeczy, które Wy napisaliście na miękko, relacjonując słowa, które przekazali Wam miejscowi, po pierwsze potwierdzały moje nieoficjalne doniesienia, ale po drugie widać moim zdaniem, ja za to zdanie biorę odpowiedzialność, że po tym jak Wasz tekst się ukazał, to też zmieniła się trochę komunikacja i chyba wiemy o czymś więcej. Mówię tutaj o takim fragmencie, o niepokojących wątkach, które do Was trafiały, to znaczy piszecie, relacjonujecie wypowiedź, w której słyszycie, że kobieta z dwójką dzieci trafiła do szpitala, a ojciec do worka. Ojciec zmarł z wychłodzenia i Wy bardzo celnie piszecie, że trudno znaleźć ten przypadek wśród zgonów podanych do publicznej wiadomości i stawiacie pytanie, czy to możliwe, że nie wiemy wszystkiego. Czy już ponad tydzień minął od publikacji, czy macie takie wrażenie właśnie, że coraz więcej faktów potwierdza dramatyczny obraz, o którego szczegółach jeszcze za chwilę powiemy? To ja tylko krótko powiem, że pewnie oboje z Sylwią Urbańską chcielibyśmy żyć w takim kraju, w którym tego typu opisy mogą być tylko i wyłącznie efektem bujnej fantazji badaczy, którzy pojechali na granicę, ale niestety, niestety tak nie jest. Wszystko, co opisaliśmy w tych reportażach, to jest to, czego doświadczyliśmy albo co zasłyszeliśmy. My oczywiście nie możemy ręczyć, że wszystkie opowieści, które do nas dotarły, są opowieściami prawdziwymi, możemy tylko i wyłącznie jakoś uprawdopodobnić. Ta konkretna opowieść to była opowieść takiego naszego rozmówcy, który już wcześniej nam przekazywał inne informacje, które sprawdzaliśmy w Straży Granicznej i wszystkie były prawdziwe. No, tej z oczywistych względów nie mogliśmy sprawdzić, bo nikt by nam tego po prostu nie potwierdził. Tak to wygląda. Co jest jeszcze tutaj można rozwinąć, to, że inne świadectwa osób, które są zaangażowane w sytuacji na granicy, świadectwa lekarzy, świadectwa samych uchodźców,
którzy mają okazję relacjonować czy też opisywać wolontariuszom spotykanym w lasach to, co widzieli, to, co zobaczyli, nie tylko z granicy, ale też już z obozów dla uchodźców w Niemczech. Te wszystkie relacje jak gdyby dają, jakby pokazują, że jest bardzo prawdopodobne, że osób, które umarły po polskiej stronie, tych ciał w lasach, jest znacznie więcej. I pytanie jest takie, że myślę, że naturalne są nasze obawy i nasza nieufność w sytuacji, kiedy do strefy nie są wpuszczani dziennikarze, kiedy do strefy nie są wpuszczane karetki, prawda? Kiedy dyspozytorzy odmawiają wysyłania karetek do strefy, kiedy nie tworzone są korytarze humanitarne. W jednej z właśnie zbadanych miejscowości nasz rozmówca pracujący w samorządzie zwrócił uwagę na przykład na to, że w sytuacji różnych chorób odzwierzęcych, prawda, bardzo sprawnie, bardzo szybko tworzone były tyraliery osób, które szły przez las w poszukiwaniu padłych zwierząt. A dlaczego takich tyralier nie można stworzyć w sytuacji, kiedy jest tyle lęków społecznych, tyle obaw, prawda, o to, czy ludzie, kto, ile osób, czy są w lasach osoby, które umarły, czy nie. Więc myślę, że te nasze lęki i nasze różne spekulacje, które narastają, które widać w różnych miejscach, no, nie mają jak najbardziej podstawy. Bardzo dużo pytań mamy od naszych uczestników audycji, czyli czatowiczów, bo mamy taką formułę jako Reset Obywatelski, czyli medium, które utrzymuje się w pełni z dobrowolnych datków, że jesteśmy tak naprawdę współgospodarzami, ale zanim oddam im głos, to chciałem jeszcze o jedną rzecz spytać, której mi troszeczkę zabrakło, która mnie bardzo zaintrygowała. To nie jest przytyk, że czegoś brakowało w tekście, bo niczego nie brakowało. Natomiast brakuje mi wiedzy, a może to też dobry znak, jak ta propaganda, która była mocno ordynarna ze strony szczególnie MSW, przypomnę te historie sugerujące, że oto nacierają na nas pedofile i zoofile, wywarła wpływ na tamtejszych mieszkańców, bo ja nie widziałem śladu tego typu emocji, bo mimo, że jest w waszym tekście atmosfera grozy, zagrożenia wynikająca przede wszystkim ze spotkania obcego, to nie ma tam, przynajmniej ja nie widzę, takiej niechęci organicznej, jaką jednak społeczeństwo, szczególnie do pedofilów między innymi, prezentuje od lat, na przykład w badaniach dotyczących zgody na karę śmierci. Czy coś takiego w ogóle istnieje, czy to jednak widać wyraźnie, że propaganda przestrzeliła i tak silne, negatywne emocje nie były przez was zaobserwowane? Nie, no to chyba jest trochę tak, że tutaj ta konferencja była tak mocno przestrzelona, że poszła natychmiastowa kontra i wszyscy raczej śmieją się z krowy Kamińskiego, niż wzięli to na poważnie, na szczęście. Natomiast no, konferencja była robiona na serio i to jest jakaś absolutna tragedia, jakieś nieporozumienie. Natomiast takie wątki podszyte islamofobii, wątki, no, takie uprzedzenia wobec uchodźców, ale podszyte islamofobią, podszyte jakąś formą rasizmu, są obecne, bo o tym więcej pisaliśmy w pierwszym reportażu, nie chcieliśmy się powtarzać, ale to tak, mamy, po pierwsze, no to pogranicze pod tym względem się nie różni jakoś szczególnie od Polski. My po prostu jako społeczeństwo jesteśmy
No, nie jesteśmy super tolerancyjni, notujemy te uprzedzenia, tym bardziej, że Prawo i Sprawiedliwość na nich nie od dzisiaj próbuje zbijać kapitał polityczny. No to wystarczy przypomnieć, że przed 2015 rokiem i przed tą pisowską kampanią, w której prezes Kaczyński oskarżał uchodźców o roznoszenie pasożytów i niebezpiecznych chorób, no to przed tamtym momentem akceptowaliśmy pomoc uchodźcom, tak? To było 70-kilka% Polaków, którzy popierali udzielenie uchodźcom tymczasowego schronienia i 20-kilka%, które zgadzało się nawet, żeby udzielić im zgody na zamieszkanie na terytorium Polski, po prostu na taki już zupełną ochronę. To się wszystko zmieniło po tamtej pisowskiej takim ataku na uchodźców w momencie kampanii wyborczej. Teraz ta kampania oczywiście procentuje, no 50-kilka% Polaków, którzy akceptują, to według ogólnopolskich badań, akceptują wypychanie uchodźców za granicę, no to z całą pewnością jest też efekt tej kampanii. Trwały efekt, bo jak pan powiedział, że były takie podszycia, znaczy, że emocje i postawy tamtejszych mieszkańców były podszyte taką islamofobią i niechęcią już zakorzenioną, ale rozumiem, że to jednak jest trwały efekt, a tutaj właśnie zastanawiam się nad tym, formułując wprost pytanie i teraz kierując je do pani, do Sylwii, czy to jest tak, że przestrzelona propaganda może jednak przynosić jakąś refleksję odwrotną niż ta, która jest pożądana, bo widać wyraźnie, że mimo tego, co mogą Polacy oglądać w dzienniku znanym dla niepoznaki wiadomościami, to są też grupy, które, parafrazując, zachowują się jak trzeba. Ja właśnie rozwijając jeszcze ten poprzedni wątek, który się łączy z tym pytaniem, my nie spotkaliśmy się z takim bezpośrednim, jak gdyby, reprodukowaniem tego, co było w tej konferencji rządowej, ale spotkaliśmy się z takimi sytuacjami, w których ludzie nam komunikowali swój lęk przed groźnym obcym. I tutaj mówimy o tych osobach, które mówiły o niechęci, o lęku, o strachu przed uchodźcami. I tu spotkaliśmy się z takimi, rzeczywiście mieliśmy wrażenie, że to jest odzwierciedlenie komunikatów z telewizji publicznej, których słuchacze są straszeni przed agresywnymi uchodźcami, którzy mają przy sobie broń, którzy mogą napadać. Tutaj też się spotkaliśmy z takimi sytuacjami jak lęk przed gwałtem. To niektóre osoby mówiły o tym, że właśnie kobiety się boją, że niektóre kobiety to komunikują. Oczywiście to nie jest nowa sytuacja, bo jeśli wrócimy do tego 2015 roku, o którym wspomniał Przemek, to ja myślę, że w tym 2015 roku to straszenie takim islamem w sensie i próba jak gdyby wywołania w Polsce takiego wzmożenia obywatelskiego na zasadzie, że polscy mężczyźni będą bronić polskich kobiet przed muzułmanami, to gdzieś tam rezonuje, ale mam wrażenie, że to też nie jest 2015 roku, że oprócz tego straszenia uchodźcami, którzy przenoszą pasożyty w 2015 roku, było też straszenie właśnie tym islamem, który wprowadzi prawo szariatu na polskie ulice. Nie wiem, czy można sobie przypomnieć też takie obrazki, jak takie pompowanie sytuacji z krajów zachodnich, gdzie dochodziło do przemocy, do gwałtów.
Ziobro, pamiętam, że po sytuacji na plaży w Rimini chciał sprowadzić do Polski właśnie uchodźców stamtąd, ale ktoś mu powiedział... To przypomnijmy, że chodziło o gwałt na Polce, którego dokonali przybysze spoza Włoch, bo to chyba było we Włoszech, prawda? Tak, i to było wtedy wykorzystane politycznie, ale ktoś tam, właśnie opinia publiczna wtedy w takiej reakcji obronnej powiedziała, że jeśli ich sprowadzimy do Polski, to w Polsce kara im zostanie zupełnie umorzona, więc może jednak ich nie sprowadzajmy, bo u nas ta sytuacja jest, jak gdyby tutaj nie ma żadnych kar. W każdym bądź razie my się spotkaliśmy z takim reakcjami, prawda? Ludzie się boją. Te obrazy z telewizji rządowej na początku przynajmniej września trafiały bardzo mocno do społeczności, która mówiła o tym, na przykład słyszeliśmy o takich historiach, że ludzie się boją iść do lasu, prawda? Boją się iść na grzyby, a w tych społecznościach sporo osób dorabia sobie bądź utrzymuje się ze zbieractwa, prawda? Z przekazywania ziół, grzybów do skupu. Więc spotkaliśmy się z takimi sytuacjami, że ludzie mówili nam, że no, część osób, sąsiadów już nie chodzi na grzyby, bo się boi. Więc ten lęk jest i on jest bardzo mocno obecny. Prawda? To nie są te obrazy z tej żałosnej konferencji, która się próbowała odwołać do pedofilii, ale to jest lęk przed agresją. Chciałem w takim razie jeszcze zapytać, jest odpowiedź w tekście, ale gdyby mogli Państwo nam odmalować te wrażenia, które przywieźliście z podgranicy. No pytają się nasi czatowicze o to, czy jest zapewniona jakakolwiek pomoc psychologiczna zarówno służbom, jak i tym osobom, które tam mieszkają i są nie tylko świadkami, ale w pewien sposób chyba uczestnikami dramatu humanitarnego na granicy. Z pomocą psychologiczną dla funkcjonariuszy i lokalnych społeczności jest tak jak w ogóle z pomocą psychologiczną w Polsce, czyli dramatycznie źle. No, tak jak leży psychiatria dziecięca, generalnie taka opieka psychiatryczna, psychologiczna, publiczna, co bardzo pandemia obnażyła, prawda? Znaczy brak, bo pandemia jednocześnie bardzo podniosła znaczenie tego dobrostanu psychicznego, ponieważ wymuszona izolacja, lockdown dosyć mocno uderzyły, szczególnie w młodszych, ale nie tylko. Więc funkcjonariusze mogą oczywiście liczyć na psychologa wojskowego, czy w innych służbach też to jest tyle tylko, że jak słyszymy, no nie chcą... Nie chcą rozmawiać z psychologiem wojskowym, bo psycholog wojskowy natychmiast informuje o wszystkim dowódcę. To zresztą od lat słyszeliśmy, że to samo dzieje się w policji, w innych służbach. Nie słyszeliśmy o tym, żeby ktokolwiek podjął jakieś interwencyjne działania psychologiczne dla osób mieszkających na granicy. Jakieś wsparcie psychologiczne, o tym przynajmniej wiemy, otrzymują aktywiści pracujący na granicy, ale to jest już inicjatywa poszczególnych psychologów, terapeutów, towarzystw czasem zrzeszających osoby pracujące terapeutycznie, psychologicznie i ci aktywiści mogą liczyć na takie wsparcie. Aczkolwiek trudno nam powiedzieć, czy w stopniu wystarczającym. Pani Sylwia, jeszcze chciałem poprosić Panią o to, żeby Pani powiedziała trochę o kondycji tych służb. Ja naprawdę polecam przeczytać ten tekst, bo on jest poza wszystkim
No, świetnie napisany. Komplementuję często moich gości, bo takich dobieram. W związku z czym niech się Państwo nie obawiają tutaj, że to będzie zdziwienie dla naszych słuchających. Natomiast wiem, że Pani też z racji na swoje zainteresowania badawcze zajmowała się często rodzinami. I może Pani mieć pewne wyobrażenie też, jak wpływa to na całe rodziny. I żeby Pani też zrelacjonowała nam, z jakimi funkcjonariuszami i wojskowymi się spotkaliście, bo jak rozmawialiśmy, szykując się do programu, to powiedziałem szczerze, że ja, kiedy sobie wyobraziłem ich nastroje, to trochę mi to przypominało taki przystanek w czasie apokalipsy, gdzie w pewnym momencie łódź dobija do bazy, gdzie trwa walka, nie wiadomo gdzie jest dowódca i ma się takie wrażenie, że oni walczą sami ze sobą już. Oczywiście to jest mój własny osąd, być może moje własne skojarzenie, ale ta trauma będzie obejmować przecież całe rodziny i też rodziny wojskowych. Mówię o tym, żeby z jednej strony nie wpisywać się w propagandę, która każe nam wielbić funkcjonariuszy, niezależnie od tego, co zrobią, ale z drugiej strony jest to konsekwentny element tego programu, gdzie ja się przeciwstawiam odpowiedzialności zbiorowej. No przede wszystkim tutaj warto powiedzieć, że to, że w tej drugiej części reportażu pisaliśmy głównie o mundurowych, o strażnikach granicznych czy o wojskowych, to jest wynikiem właściwie takiego pewnego zbiegu okoliczności. My wracaliśmy w teren, żeby rozmawiać z mieszkańcami, a w pewnym sensie ten temat badania i rozmawiania z mundurowymi, on nas jak gdyby sam spotkał, dlatego że, i to jest bardzo ciekawe, że mundurowi, których spotykaliśmy w hostelu, w którym mieszkaliśmy, czy też w barach, gdzie oni się dożywiają, dlatego że nie dostają wystarczających posiłków, sami z nami rozmawiali. Jak gdyby mieliśmy takie poczucie, że oni przychodzą, są sfrustrowani, narzekają, ale nie dbają o tajemnicę, prawda, która gdzieś tam ich obowiązuje. Mówią, narzekają w sytuacjach, w takich miejscach publicznych, gdzie siedzą no, obce osoby zewnętrzne i my w takich miejscach byliśmy i w takich miejscach udało nam się też, udało nam się z nimi porozmawiać i przede wszystkim no, zobaczyliśmy, że takie ogromne koszty psychiczne, bo jakby to są osoby, te osoby, które narzekały, które jak gdyby krytykowały tą sytuację na granicy, które też mówiły o oporze, o takim nieoficjalnym niewykonywaniu rozkazu, to były też osoby, które mówiły nam o tym, że nie dostają przepustek, że te przepustki są cofane, że oni się długo nie widzą z rodzinami. To były osoby, które mówiły nam o tym, że ludzie się załamują. Słyszeliśmy też takie sytuacje od lokalnych mieszkańców, że wojskowi mają flashbacki, prawda? Czyli takie nawroty traumy, nie śpią, widzą różne traumatyczne wydarzenia, tak nieustannie im się odtwarzają, które tam się działy. No, widzieliśmy też sytuacje, kiedy odreagowują alkoholem i to w taki sposób bardzo, bardzo mocny, prawda? Byliśmy świadkiem takiej sytuacji, kiedy przyjechaliśmy do hotelu w jednej z badanych miejscowości. Okazało się, że to jest hotel, w którym jest zakwaterowana Straż Graniczna i też policja. No i trafiliśmy w taki moment, w którym w miejscu publicznym, w kuchni, która tam była dla wszystkich, jeden ze strażników granicznych po prostu nie wytrzymał, prawda? Jak nas zobaczył, byliśmy dla niego obcy, zaczął z nami takie swego rodzaju przesłuchanie. Jak zorientowaliśmy się, że jest w takim dość mocnym stanie po alkoholu, to w pewnym momencie no, bardzo dziwnie się zachowywał, prawda? W pewnym momencie mieliśmy poczucie, że się przestraszył nas, zaczął uciekać, zabarykadował się w swoim pokoju, zgubił buty, prawda? No, to działy się takie dość nieprzyjemne rzeczy, które no, pokazują jakąś traumę, bo to nie było zwykłe napicie się, prawda? To była mocna trauma.
Więc widzieliśmy te różne sposoby, w jaki sposób oni odreagowują i jak sobie z tym najzwyczajniej w świecie nie radzą. Oczywiście mówimy tylko tutaj o pewnym wzorcu, bo podejrzewamy też, że te zachowania są różnorodne mundurowych. Czasami też mundurowi mówili nam, że niektórzy się świetnie odnajdują w tych wykonywaniu rozkazów, prawda, i wykonują je nadgorliwie. Więc to też jest ważne, żeby mieć świadomość tego, że my pokazujemy zróżnicowanie sytuacji. To nie jest tak, że pokazujemy, że tam wszyscy są niezadowoleni i stawiają opór. Dokładnie. Panie Przemysławie, chciałem teraz poprosić, bardzo mnie poruszyły wasze słowa z wywiadu z kolei w Gazecie Wyborczej, gdzie tłumaczyliście, skąd ta trauma się bierze. I tam był taki bardzo plastyczny przykład tego, co może czuć osoba, która barykaduje się w domu swoim, a w nocy słyszy pukanie do drzwi i widzi na przykład samotną matkę z dzieckiem czy coś takiego i nie otwiera jej drzwi. Co może czuć taka osoba? No, matkę z dzieckiem, ale prawdopodobnie częściej zobaczy młodego mężczyznę, chłopaka. Jakby trudno się dziwić, że starsza kobieta, przynajmniej w tych wioskach, które leżą w strefie, w której mogliśmy prowadzić badania, to są zwykle wioski zamieszkałe przez starsze kobiety. Trudno się dziwić, że starsza kobieta boi się po zmroku otworzyć obcemu. Niemniej jednak, jak nie otworzy, a następnego dnia rano słyszy, tak jak to miało miejsce w jednej z wsi, które badaliśmy, o tym, że ten człowiek pukał jeszcze do kilku innych domów, nikt mu nie otworzył, a ostatecznie został zabrany przez Straż Graniczną. A co więcej, od jakiegoś czasu wszyscy wiedzą i ona też tej wiedzy nie uniknie, co się z nim dalej stało. To znaczy, że nie został zatrzymany w ośrodku, nie wszczęto żadnej procedury, tylko został najprawdopodobniej wypchnięty razem z innymi zatrzymanymi w tym czasie do lasu. No to zostaje z ogromnym poczuciem winy, bo to jest ten sam dylemat, o którym mówiliśmy wcześniej, że każdy z funkcjonariuszy jest rozdarty między odruchem moralnym pomocy potrzebującym, a jakimś obowiązkiem, czy tą presją na to, żeby wykonać rozkaz. Tutaj to jest rozdarcie między znowu moralnym, takim etycznym obowiązkiem, odruchem pomocy bliźniemu, a z drugiej strony po prostu lękiem o własne bezpieczeństwo. I to też jest potworne poczucie winy, które może być źródłem traumy. My tego do końca nie zrozumiemy i nie doświadczymy tutaj, w takiej bezpiecznej sytuacji Warszawy, dużego miasta, oddalonego od granicy, gdzie no, nie grozi nam, tak w cudzysłowie, nie grozi nam to, że ktoś w nocy zapuka i poprosi o to, żeby przynajmniej parę godzin w cieple mógł się zdrzemnąć, mógł odpocząć. A na granicy to jest jednak na porządku dziennym. Więc też uprzedzam, znaczy byłbym naprawdę ostrożny w ocenianiu tych osób, które mieszkają na granicy i które nie są gotowe nieść pomocy tak, jakbyśmy sobie to wyobrażali. Dziękuję bardzo za te słowa. Przepraszam, już oddaję. Jeśli mogę dodać jeszcze to, rozwinąć te wątki, o których opowiada Przemek, bo jak gdyby jest duże takie hejtowanie właśnie wszystkich służb mundurowych, szczególnie Straży Granicznej w mediach publicznych, ale mamy takie poczucie, że to hejtowanie, znaczy, że to hejtowanie jak gdyby zamyka jak gdyby kanały, takie możliwości oddolnego oporu części mundurowych, który to opór funkcjonuje. I oczywiście ważne jest też podkreślanie tego w debacie publicznej, że wykonywanie takich rozkazów łamie prawa, że łamie wszystkie konwencje, że
można stawiać opór, że no, żołnierze powinni jak gdyby nie wykonywać takich rozkazów, dokonywać jakichś takich wewnętrznego oporu. Zresztą do takiego oporu też namawiają w kampanii publicznej ostatnio byli generałowie. W takiej kampanii razem z Mają Ostaszewską, gdzie taka kampania kierowana jest do służb mundurowych i oni są informowani, że mogą odmówić, że te rozkazy łamią prawa człowieka, że powinni się zastanowić, też wiedzieć o tym. I jak my tutaj właśnie chcemy podkreślić, że z jednej strony ważne jest, żeby podkreślać to, tą sytuację bezprawia, która się dzieje, bezprawia w świetle prawa niestety, ale z drugiej strony chcemy też podkreślić, że taki hejt i takie wrzucanie wszystkich do jednego worka też może być przeciwskuteczne. Może być przeciwskuteczne, bo zwiększa ten efekt zwierania szeregów, tak? Takie oskarżanie wszystkich, stosowanie odpowiedzialności zbiorowej powoduje, że wszyscy, którzy czują się oskarżeni, również ci, którzy mają wątpliwości i są o krok od tego, żeby nie wykonać rozkazu albo nie zauważyć przemykających w lesie ludzi, a oni wszyscy czują się wtedy a bardziej odpowiedzialni za, jakby czują większą solidarność z innymi kolegami, koleżankami w służbie. Więc ja rozumiem, że generalnie w ogóle hejtu nie rozumiem, ale rozumiem takie interwencje dotyczące określonych zachowań, określonych przypadków, natomiast nie hejt skierowany ogólnie przeciwko wszystkim funkcjonariuszom, wszystkich służb pracujących na granicy, bo to nie ma sensu. Chciałem jeszcze spytać o samą modus operandi, jakby powiedział David Lynch, Państwa metodę pracy, bo macie możliwość pojechania na granicę ze względu na to, że prowadzicie tam badania terenowe, naukowe i wy też tłumaczyliście, że wybraliście takie badania w związku z tym, że jest to, jak rozumiem, rodzaj socjologii interwencyjnej. Czy moglibyście powiedzieć coś więcej, co was pchnęło na granicę? I też tak, to najpierw to, a potem będę miał jeszcze przedostatnie pytanie. Pytanie było o metodę pracy i interwencję społeczną. Więc my, pierwsza rzecz to ta nasza praca jest elementem czegoś, co się określa jako socjologię publiczną. Socjologię publiczną, czyli taką socjologię, w której badacze stosują metody naukowe, posługują się wiedzą naukową, ale tak, żeby mówić do szerokiego odbiorcy, żeby to było zrozumiałe, tak? I my tą socjologię publiczną rozumiemy jako taką socjologię szybkiego reagowania, czyli trzymanie ręki na pulsie, robienie badań dotyczących tego, czym żyje społeczeństwo, czyli nie czekamy, aż się sytuacja rozwinie, nie piszemy wniosków o wielkie granty, które zostaną rozpatrzone za rok albo dwa, po to, żeby przez kilka kolejnych lat robić badania i wreszcie opublikować wyniki, kiedy wszyscy zapomną, że mieliśmy tego typu problemy, tylko żeby robić te badania jak najszybciej. No, to jest trochę jak wchodzenie na ośmiotysięczniki w stylu alpejskim, na lekko. I to jest jedna rzecz, więc chcemy robić socjologię szybkiego reagowania, ale chcemy też robić socjologię masowego rażenia. W tym sensie, że te wyniki mają trafić naprawdę szeroko, żeby dać szansę dyskutować w oparciu jednak o wiedzę zebraną przez naukowców stosujących naukowy warsztat,
czyli wiedzę rzetelną, ale rozmawiać o tym, co się dzieje w tym momencie. No i tak to rozumiemy chyba najkrócej mówiąc, ale na pewno Sylwia chce to uzupełnić. Tak, bo też mieliśmy takie poczucie na początku września, że te informacje, które trafiają od osób, które pojechały na granicę, od dziennikarzy, aktywistów, albo które też nie zostały, właśnie przede wszystkim aktywistów, którzy próbowali tam działać, że to były głównie świadectwa. Świadectwa osób, które relacjonują, co tam się dzieje, co zaobserwowały. My chcieliśmy do obserwacji tego, co się dzieje na granicy, dołożyć nasze kategorie socjologiczne i też taką wiedzę o różnych zjawiskach społecznych, prawda? O lęku, o takich kolektywnych różnych reakcjach na to, więc to było dla nas bardzo ważne. Ale to, co też jest istotne, to warto może też to rozwinąć, bo w Polsce rzeczywiście, jeżeli ta socjologia interwencyjna się dzieje, to są takie inicjatywy bardzo spontaniczne. W niektórych krajach na zachodzie mamy do czynienia z taką instytucjonalizacją socjologii interwencyjnej, na przykład w Stanach po huraganie Katrina tam socjologowie stwierdzili, że muszą zrobić takie instytuty szybkiego reagowania. I tam na przykład po huraganie Katrina stworzono taki jak gdyby zespół socjologów interwencyjnych, którzy jeżdżą właśnie w takie miejsca katastrof, wydarzeń, które się dzieją nagle, którzy próbują już tego samego dnia, następnego dnia relacjonować na gorąco, co się dzieje z ludźmi. Więc u nas takie socjologie nie są zinstytucjonalizowane, to są bardziej właśnie takie oddolne inicjatywy. Jeszcze mamy też możliwość zadzwonienia do programu, chociaż nasze spotkanie zbliża się ku końcowi, szanując Państwa czas i dziękując za to, że go znaleźliście dla naszych słuchaczy i słuchaczek. Chciałem na koniec zapytać Was, postawić takie otwarte pytanie, ze względu na to, że jesteście w wyjątkowym medium. Co umyka dziennikarzom? Jakiego pytania nie dostaliście, a uważacie, że o pewnych rzeczach trzeba by było powiedzieć? I teraz pani Sylwia jako pierwsza. O. Co umyka dziennikarzom? Bo ja trochę podpowiem. Ja mam takie wrażenie, że media się koncentrują oczywiście na uchodźcach i na tych najbardziej drastycznych historiach. I zastanawiam się, czy poprzez kontakt z tą sytuacją, tylko za pośrednictwem kilkuminutowych materiałów w telewizji, można być w wielkim błędzie. To znaczy, ja mam wrażenie, że chyba najmniej miejsca poświęcone jest, w jaki sposób zorganizowane jest państwo, my o tym pisaliśmy w drugiej części reportażu, na poziomie oddolnym. Jak to wszystko funkcjonuje, prawda? Kto wspiera. No właśnie, to ja szybko zrelacjonuję, żeby nasi czytelnicy wiedzieli i żeby też nie zdradzać wszystkiego z tekstu. Tam tak naprawdę samorządowcy są zostawieni samym sobie, znaczy dostają też zlecenia. Kuriozalną sytuacją, którą wyłapał mój naczelny Marcin Celiński, było to, że nakazano jednemu z samorządowców umieścić którąś z formacji za jakąś symboliczną kwotę, a później pojawili się ludzie bodajże ze skarbówki, którzy mieli już jakieś zastrzeżenia. No to pokazuje, co to pokazuje, panie Przemysławie? No to pokazuje, że nasze państwo wygląda na potężne, jak tam na granicy pręży muskuły, tak? To jest demonstracja siły, zmobilizowane posiłki żołnierzy i to wszystko jeszcze bezpiecznie zmontowane, no bo nie ma na granicy dziennikarzy i służby same montują swój obraz na granicy. I tak długo na tym poziomie oglądu państwa zostaniemy, to może jeszcze wyglądać na państwo mocne i silne. A tak naprawdę to państwo jest
jakimś zbiorem instytucji, które nawzajem o sobie nie wiedzą, wchodzą w kolizję, działają w sposób sprzeczny, a to jest niestety system jest kiepskim bohaterem czy krótkich materiałów telewizyjnych, czy prasowych. Znaczy, pokazać złożoność systemu, tą wewnętrzne sprzeczności, w które wikła się państwo, to nie jest taki materiał na setkę, ani nawet na jakąś dłuższą wypowiedź w mediach. Więc to, co unika mediom, to jest złożoność sytuacji. Ta złożoność właśnie tego państwa, które nie działa tak, jak powinno, ale to jest też w ogóle taka złożoność, że żyjemy w spolaryzowanym społeczeństwie i media są niestety równie spolaryzowane. No, znaczy, mamy do czynienia z przekazem, który zwykle widzi pół rzeczywistości. Jedni widzą pełną połowę szklanki, a drudzy pustą, tak? Ale mało kto składa to razem i pokazuje, że mamy taką sytuację, w której działania reżimu białoruskiego to są działania, które są prowokacją, które mają znamiona takiej kampanii hybrydowej. Ci uchodźcy rzeczywiście są wykorzystani jako broń skierowana przeciwko nam, ale zarazem mamy do czynienia z ludźmi, którzy potrzebują pomocy. Tej pomocy nie powinniśmy odmawiać, bo obowiązują nas międzynarodowe konwencje, więc to nie jest ani tak, że powinniśmy rozebrać druty na granicy i powiedzieć wchodźcie wszyscy, ale nie jest też tak, że jedynym wyjściem jest wszystkich wyłapywać, przeganiać z powrotem i odmawiać im tych praw, jakie uchodźcom gwarantują międzynarodowe konwencje. I mam wrażenie, że to dosyć często umyka, tak? Że dziennikarze też mają tą tendencję, zachowują się czasami tak jak korespondent wojenny, który w którymś momencie rzuca aparat, łapie za karabin i dołącza do jednej ze stron. No i to jest moim zdaniem też jakiś poważny problem. No dobrze, to w takim razie już na koniec chciałem zapytać, zwracając uwagę, że to nie jest wasz pierwszy wyjazd, wasz pierwszy tekst, który już wspominaliśmy, powstał we wrześniu, opublikowaliście go 17 września, Obcy w naszym kraju, gniew, żal i strach podlaskiego pogranicza, taki jest tytuł, a publikuje wasze teksty Krytyka Polityczna, bardzo krytyce zazdroszczę. Drodzy Państwo, chciałem was spytać, możecie wyjść na chwilę, przynajmniej proszę, z butów socjologów, pewnie pojedziecie tam jeszcze raz. Jak na dziś myślicie, co możecie zobaczyć za 2 miesiące, za 4 miesiące? Już w środę w rozmowie w Katarzji z dziennikarką Onetu, Karoliną Opolską, rozmawialiśmy i ona właśnie mówiła o tej traumie, która z nami zostanie. A jak wy myślicie, czego wy się spodziewacie za 2, 4, 6 miesięcy? Szczerze, tak po ludzku, to ja się boję w ogóle myśleć o tym, co my możemy tam za parę miesięcy zobaczyć, bo już ta przerwa między pierwszym a drugim wyjazdem była dla nas, znaczy jakby stan, w jakim zastaliśmy i służby, i mieszkańców, był i dla nas takim ciężkim doświadczeniem, więc nie wyobrażam sobie, co zastaniemy, jeżeli ten proces traumatyzacji będzie dalej postępował. Pani Sylwio, to w takim razie ja jeszcze dorzucę i przypomnę, że nasza władza w propagandowych mediach mówi wprost, że to może potrwać wiele miesięcy, a nawet lat. Tak, oczywiście i zapewne potrwa, ale w każdym bądź razie ja mam takie poczucie, że my nawet nie musimy czekać kolejnych 2 miesięcy, że właściwie gdybyśmy wyjechali dzisiaj i pojechali tam ponownie po kilku tygodniach przerwy, ta sytuacja aktualna może być o wiele bardziej zaostrzona. Zaostrzony jest ten dyskurs wojny i takiego realnego wybuchu wojny, którym pompują media. Zresztą celowo w tym momencie rezonuje z tym, co jest na dole. I ja
wczoraj wróciłam z trochę innej lokalizacji, trochę dalej od granicy, raptem dwie gminy dalej, no i tam jest w tej miejscowości, którą ja przy innym projekcie badam, jest bardzo duży lęk, pojawiło się sporo takich narracji tłumaczących pewne wydarzenia we wsi, na przykład pożary stodół wojną. I to są bardzo niepokojące rzeczy, prawda? Że ludzie mówią o tarczach antyrakietowych, które gdzieś tam zostały rozstawione, mówią o. Zaczynają mówić o realnej wojnie, prawda? I to budzi lęk i ogromny niepokój. Myślę, że im bliżej granicy, to ten niepokój jest większy. Dziękuję bardzo. Długo bym mógł jeszcze pytać o wiele rzeczy, ale szanuję Państwa czas, umówiliśmy się na godzinę. Bardzo dziękuję, że byliście z nami i zapraszam częściej. I dziękuję za ten tekst. Bardzo dziękuję. Uważam, że nie tylko odrabiacie swoją pracę jako socjologowie, ale zrobiliście też wielką rzecz dla opinii publicznej, która jest odcięta od informacji, za co serdecznie dziękuję. Dobrej nocy. Dziękujemy za zaproszenie. Dziękuję. Dobranoc Państwu. Dobranoc. Drodzy Państwo, dla mnie to nie będzie dobranoc, bo im więcej nad tym myślę, jakoś wydaje mi się, że ciągle nie wiem, może to we mnie nie umarło. Tomek ostatnio mówił, że w jednym z programów, że traktuje tych ludzi, których losy i relacje analizuje jako pewne obiekty. I też się staram tak robić, ale wobec kryzysu, wobec dramatu na granicy jest mi bardzo trudno. Posłuchajmy muzyki, a za chwilę jeszcze pozwolę sobie mocno zbesztać w obronie naszych gości pewnego anonimowego żołnierza plującego jadem na Twitterze.
Dobry wieczór, to jest dochodzenie prawdy i skromny zastępca, skromne zastępstwo za Tomasza Piątka, którego jest autorskie pasmo, autorski program. Słyszeliście chyba moje westchnięcie. Ja jeszcze nie zdążyłem podziękować naszemu producentowi, nie wiem dlaczego. Zaraz zrobię to na drobie. Natomiast chciałem na początek poprosić naszą wspaniałą realizatorkę Asia Tor, żeby pobrała zdjęcia, gdzie zrobiłem print screen jednego z tweetów, nad który się natknąłem. On jest dość świeża publikacja w takim portalu Stefczyk Info. I tutaj od razu chciałem Stefczyka odróżnić od Stefaniaka, bo pan Bogusław Stefaniak jest bardzo jasną, światłą postacią, która jest dzisiaj naszym producentem. Natomiast Stefczyk to Stefczyk, chyba wiecie, z czym to się kojarzy. Stefczyk Info to taki portal prawicowy, który już działa od wielu, wielu lat i taką rdzenną, ja nie wiem, czy prawicowy, no powiem pisowski. Jednak pisowski, który zbiera taką śmietankę, bym powiedział intelektualną, chociaż to na osobną audycję PiSu, a na pewno śmietankę radykalnego jądra pisowców. I co tam czytam, drodzy Państwo, o naszych autorach? Przede wszystkim ja nie będziemy podawać linków ze zrozumiałych względów, ale zaraz opiszemy, co ten pan mówi, i zrobimy krótki fact-checking tego, na ile wiarygodne są dementi tego pana, bo w zasadzie dementi i oburzenie on prezentuje, drodzy Państwo, w stosunku do pracy dwojga naszych gości. Proszę Państwa, tekst się nazywa Naczelski chlają bez opamiętania. Ostra reakcja weterana na insynuację wyborczej. Pal 6, że to nie wyborcza, insynuuje, tylko to właśnie nasi goście są tutaj wskazani, ale no cóż, każdy powód jest dobry, żeby wyborczej dowalić, bo wyborcza już przysłużyła się i zakodowała w świadomości ludzi, wyznawców szczególnie PiSu. W związku z tym ukradli krytyce politycznej niewątpliwy zaszczyt bycia hejtowanym. Ale zostawmy to. Natomiast chodzi o wątek, o którym wspomnieli nasi rozmówcy, czyli problem ze stresem, na który szybkim lekarstwem jest alkohol. Myślę notabene, że Tomek nie chciałby poruszać tego wątku jakoś specjalnie głęboko, więc ja na chwilę się nad tym zatrzymam. Nowością jest oskarżenie polskich żołnierzy o pijaństwo. Czytamy w tekście. Jeden z socjologów stwierdził, że żołnierze mają dostęp do psychologa wojskowego, ale z niego nie korzystają, bo cała dokumentacja trafia do dowódcy i może im to narobić kłopotów. Stwierdził więc, że zamiast tego piją, traktując alkohol jako lekarstwo. Czytamy w tekście. No i właśnie pan, którego tweeta, mam nadzieję, zaraz właśnie zobaczymy, teraz widzicie, a ja odczytam tym, którzy słuchają nas z podcastów, drodzy Państwo, bo jest was coraz więcej. Każdemu zgrupowaniu wojsk towarzyszy pododdział żandarmerii wojskowej, którego zadaniem jest prowadzenie kontroli i profilaktyki antyalkoholowej oraz antynarkotykowej. Państwo wiecie, co to znaczy profilaktyka, tak? Profilaktyka w wypadku działań na granicy, gdzie przecież mamy podobno wojnę i tak dalej, to jest w ogóle jakiś sen wariata. Ale dalej czytamy, masowe nadużywanie alkoholu opisane przez Gazetę Wyborczą jest technicznie niemożliwe. I ten właśnie, i kto to jest, drodzy Państwo? Ktoś, kogo ja nie będę, Tasz Witk. To jest skrót, ale jest to człowiek, który czasami publikuje też w GPC,
takiej gazetce prowadzonej przez Tomasza Sakiewicza, utrzymywanej z naszych podatków, a także kiedyś tam w jakimś fragmencie z pieniędzy PiSu, tam często felietony Marysza Czarnecki, znany Państwu też z tego pasma, eurodeputowany wcześniej ZHN i Samoobrona, lubię to przypominać, Richard Henry Czarnecki, stały publicysta i tak dalej, i tak dalej. No i ten pan również jako żołnierz się wypowiada i daje jeszcze opis działania żandarmerii wojskowej, który sam własnym autorytetem potwierdza takie kontrole. Cytuję najpierw opis. Kumpel był 2 miesiące temu na 3-tygodniowych ćwiczeniach rezerwy. Mówi, że nawet w środku nocy wpadali im z alkomatem na testy. Ale jak ktoś zna wojsko, bo oglądał Krola i Samowolkę, to co się dziwić, że później bredzi. No dobrze, powiem krótko. Wierzę absolutnie, że dwoje socjologów, których gościliśmy, widziało to, co opisało. Szczególnie, że rozmawiałem z Sylwią dłuższy czas i wiele z moich sygnałów, które dostaję od moich informatorów ze Straży Granicznej i z Armii, no, było bliźniaczych, bym powiedział. Ale jeszcze ten wątek na koniec Państwu zostawię, bo czasy PiSu w zasadzie zweryfikowały tezę twardą, którą tutaj stawia Taszk, Witk, czy ktoś, nie wiem, może Państwo mi napiszecie fonetycznie, to uzgodnimy, jak się to czyta. Więc ten pan odważny inaczej, bo jednak nie sądzę, żeby był Indianinem, a tak występuje na zdjęciu i nie sądzę, żeby się też tak nazywał w dowodzie. Pisze tak, dowódca nie ma wglądu w dokumentację medyczną żołnierza, ani żadną inną opisującą jego stan zdrowia, oprócz zaświadczenia z komisji lekarskiej stwierdzającego zdolność do służby. Wyborcza pierdoli i najprawdopodobniej to na Czerskiej chlają bez opamiętania. No i dlaczego wybrałem to na szybki fact-checking? Otóż, drodzy Państwo, chciałem szybko przypomnieć historię, którą też możecie sobie przeczytać w internecie, w wielu tekstach. Historię majora żandarmerii, świetnego funkcjonariusza Roberta Pankowskiego, którego historię tutaj kilka razy już w swoich programach relacjonowałem, parę razy go gościliśmy. Pan major zrobił wielki błąd, bo pomyślał sobie, że Antoni Macierewicz jest uczciwym politykiem, uczciwym człowiekiem, jeżeli do niego się zwróci też z pominięciem prokuratury nieprzypadkowym i przekaże ważne informacje dotyczące korupcji, mobbingu, molestowania w żandarmerii, no to będzie najlepszy adresat i on będzie mógł realnie podjąć różne decyzje w państwie, które walczy z imposybilizmem, a ten imposybilizm w wojskowe organy ścigania jest gdzieś wpisany, o czym też moglibyśmy długo rozmawiać. No i tenże właśnie major, poza tym, że został później brutalnie zatrzymany, został też skierowany wielokrotnie na badania psychiatryczne. Jedno z takich badań został schwytany pod przedszkolem bodajże, czy pod szkołą swojego dziecka i zawieziony do Zakopanego. Ale dlaczego to było możliwe tak ostentacyjnie? Przede wszystkim dlatego, że jego dokumentacja medyczna miał nerwicę, co zresztą bardzo często się zdarza w przypadku ludzi, którzy w służbach służą, w przypadku różnych oficerów. No, nie tylko ta dokumentacja trafiła do przełożonych, ale przełożeni i prawdopodobnie prokurator, wiem, że tam trwają jeszcze dociekania, kto to dokładnie zrobił, przekazali to właśnie, tęże dokumentację pracownikowi GPC, gazety Tomasza Sakowicza, Piotrowi Nisztorowi, który napisał serię artykułów, w których opisywał majora Roberta Pankowskiego jako człowieka kompletnie niezrównoważonego, który tropi spiski tam, gdzie ich nie ma, ma jakąś manię prześladowczą, to oczywiście jest umowne pojęcie, nie ma czegoś takiego jak mania prześladowcza, natomiast chodzi o to, że generalnie widzi wszędzie korupcję, przecież w państwie PiS
coś takiego nie istnieje. Korupcja, nepotyzm, nie, absolutnie zostały wyplenione. W związku z czym major Robert Pankowski, jego dokumentacja trafiła nie tylko do przełożonego, ale też do dziennikarzy i posłużyła niszczeniu uczciwego, to mogę powiedzieć absolutnie z ręką na sercu człowieka. Marek Jurkiewicz jeszcze pisze: Radku, miałeś zaprosić jeszcze Roberta Pankowskiego parę miesięcy temu, gdy był twoim gościem, mówił, że ma wiele do ujawnienia, ma i pewnie to zrobię wkrótce, ale dzisiaj ja jestem tylko skromnym zastępstwem, więc nie rozmawiajmy o moich programach, bo jesteśmy w dochodzeniu do prawdy i teraz poproszę jeszcze chwilę przerwy muzycznej, po której przypomnę wam, dlaczego Tomasza Piątka powinniśmy traktować jak nasze dobro narodowe.
Oto ja, Radosław Gruca, skromne zastępstwo za Tomasza Piątka, ale to jest program Dochodzenie Prawdy i będziemy teraz rozmawiać o tym, dlaczego praca Tomasza Piątka jest bardzo ważna i zachęcamy Was do tego, żebyście dalej propagowali efekty tejże pracy i naszej współpracy, o czym powiem na koniec. Tak jak mówię, mamy dobrą wiadomość do przekazania, ale na chwilę chciałem powiedzieć Wam, często piszecie w komentarzach, że Tomasz porusza tyle wątków, że trzeba to przesłuchać jeszcze raz i ja to robię na bieżąco, tym bardziej, że w niektórych badaniach współuczestniczę, tak jak w przypadku Antoniego Macierewicza i pierwszej książki Macierewicz i jego tajemnica, która stała się takim wielkim sukcesem, a mówię o tym i postanowiłem poświęcić ostatnie pół godziny na wytłumaczenie, dlaczego praca Tomka jest tak ważna i jak można łatwo obalić różne zarzuty w stosunku do jego pracy. Polecam też Państwu sięgnięcie do naszego archiwum i wpisanie rozmowy z Piotrem Maślakiem, który dobrze moim zdaniem wyłuszczył powody, dla których treści, które jako resetarianki i resetarianie macie okazję śledzić co tydzień w programach Tomka, a także wątki, które przejawiają się w różnych innych naszych programach, które są pomijane przez media mainstreamowe, są tak istotne i że warto jest bardzo nie tylko wspierać Reset Obywatelski, ale też szerować nasze treści, czyli udostępniać wszędzie, gdzie to możliwe, a także dyskutować, przekazywać znajomym. To naprawdę ma sens i to duży. Słuchają nas ludzie bardzo poważni, którzy później kontaktują się, uzupełniają różne brakujące puzzle. To wszystko jest bardzo istotne, także dziękujemy Wam za wzrosty, bo widzimy, że coraz więcej Was przybyło po tym, jak uruchomiliśmy naszą stronę. Przypominam, że nazywa się www.resetobywatelski.pl i zachęcam Was też do tego, żebyście po zajrzeniu dostrzegli taką zakładeczkę Obywateluj z nami i kliknęli ją, bo dzięki niej będziecie mieli dostęp do najnowszych treści, które publikujemy na portalu i bardzo Was do tego, drodzy Państwo, zachęcam. A na początek chciałem powiedzieć o dużym sukcesie Tomka, który dzieli razem z Klementyną Suchanow, a ciągle jednak te dwa głosy zbyt rzadko są prezentowane w mediach mainstreamowych, nawet takich, które bardzo dzielnie i konsekwentnie przedstawiają się jako wolne media. Z jakichś powodów ta wolność nie obejmuje kilku tematów, przynajmniej kilku z tych, które poruszamy. Chociaż na szczęście jest z tym coraz lepiej i na przykład sojusz antyunijnych ugrupowań, do którego przystąpił PiS, co jest koronnym dowodem na to, że ani Tomek, ani na szczęście coraz większa rzesza dziennikarzy zwraca uwagę na takie rosyjskie linki w polityce PiS-u. Drodzy Państwo, kiedy w 2016 i 2017 opisywaliśmy z Tomkiem wątpliwości co do postaci Antoniego Macierewicza, to próbowano nas deprecjonować na różne sposoby, ale przede wszystkim najczęściej używa się takiej zbiorczej formuły, że my jesteśmy rusofobiczni, że mamy jakiegoś rodzaju obsesję i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym, no nie, tak nie jest. I zacznijmy od kwestii Ordo Iuris. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że właśnie Reset Obywatelski, właśnie nasze programy są, tym się różnią od wszystkich innych, że często poruszamy różne tematy dużo wcześniej niż ktoś na nie zwraca uwagę i oczywiście też zwracamy uwagę na te wątki i te tropy, które prowadzą do putinowskiego Kremla, a jest ich coraz więcej i z każdym tygodniem mam nadzieję, wszyscy Państwo macie okazję wyrobić sobie zdanie, że trochę za dużo tych przypadków i że to jest obraz, do którego jak ulał pasuje znane powiedzenie przypadek, nie sądzę.
Krótko i na temat. Przypatrzmy się najpierw krótkiemu fragmentowi, który pokazuje, w jaki sposób Tomasz Piątek prowadzi swoje śledztwa, a potem od siebie powiem, dlaczego jest to tak wyjątkowe i dlaczego wyjątkowymi są wszyscy ci, którzy nas oglądają i wspierają. Poproszę o pierwszy fragment o grupie Ordo Medicus. To jest Reset Obywatelski. Na stronie Ordo Medicus czytamy, że to jest inicjatywa. Nie spółka, nie fundacja, nie stowarzyszenie, tylko inicjatywa lekarzy. I poproszę tutaj o skan numer 5. O skan numer 5. O, Rysiek znowu przyszedł. Chodź, Rysiku, do nas. O skan numer 5. Na skanie numer 5, to jest skan ze strony Ordo Medicus, czytamy, kto jest w zespole Ordo Medicus. Czytamy, że tam jest doktor Cornelia Polok, genetyczka, biomatematyczka, że jest tam doktor medycyny Ryszard Rutkowski, że jest tam doktor medycyny Marek Błażejak. Uwaga, że jest tam doktor Mariusz Buchowiak, ale już nie doktor medycyny, że jest tam doktor medycyny Zbigniew Martyka, doktor medycyny Piotr Witczak, lekarz Paweł Basiukiewicz. No i postanowiłem sprawdzić, kim są ci panowie i panie, i pani Kornelia. Z doktorem Mariuszem Błochowiakiem sprawa jest prosta. Media podają, że doktor Mariusz Błochowiak nie jest żadnym lekarzem, jest fizykiem. Dlatego jest napisane doktor Mariusz Błochowiak, a nie doktor medycyny Mariusz Błochowiak. I jest wydawcą słynnego czasopisma Egzorcysta, które uprawia coś w rodzaju katolickiej pornografii religijnej, gdzie się ludzi straszy tym, że wchodzą w nich demony i tylko katolicki ksiądz odpowiednio namaszczony, jak ich tam dotknie, czy wykona jakieś inne czary, to z nich te demony wyrzuci. No ja jak wiecie, wierzę w Boga i wierzę, że Bóg może dokonywać rzeczy przekraczających nasze rozumienie. Natomiast jakoś trudno mi uwierzyć, że Bóg może działać przez bohaterów opisywanych przez to czasopismo Egzorcysta. Wszyscy słyszeliśmy o różnych dziwnych polskich katolickich egzorcystach, co to wyganiają diabła z Alcesonem. Mam nadzieję, wierzę w to, że kiedyś się z tego średniowiecza, w którym grzęźniemy, wydostaniemy. No dobrze, kto tam jeszcze jest? Był tam jeszcze, jeśli dobrze pamiętam, tak, doktor Paweł Basiukiewicz. Zobaczmy, co o doktorze Pawle Basiukiewiczu znajdziemy w internecie. Tak się składa, że doktora Pawła Basiukiewicza znajdziemy w internecie rosyjskim. Poproszę o skan numer 6. Tak, znany zapewne większości z Państwa portal Regnum, jeden z najbardziej z najważniejszych i najbardziej pracowitych kremlowskich portali, które podają bardzo dużo informacji. Portal Regnum pisze: polski wrać zajawił o skorom dostiżeniu kolektywnego immuniteta, czyli polski lekarz ogłosił o szybkim doścignięciu zbiorowej odporności. Czytamy, że polski lekarz Paweł Basiukiewicz, ten sam, w wywiadzie dla Polskiego Radia powiedział, że już się prawie wytwarza, że już prawie się wytworzyła odporność zbiorowa od koronawirusa w Polsce, i to już w lutym 2021 roku Paweł Basiukiewicz to powiedział. Ciekawe, że jakoś nie znalazłem informacji o tym wywiadzie w polskim internecie, może powinienem poszukać dalej, natomiast bez trudu znalazłem ją w rosyjskim internecie, i to na portalu Regnum, który odnotował wywiad no nieznanego szerzej, mało znanego polskiego lekarza Pawła Basiukiewicza dla polskiego radia. Wśród lekarzy znajdujących się w zespole Ordo Medicus jest też lekarz Zbigniew Martyka, i on więcej niż raz się pojawia w rosyjskim internecie. Poproszę o kolejny skan. Tak, to jest skan z rosyjskiej strony internetowej.
ze strony Kuna Center, gdzie czytamy, że ludzki mózg, ciołowiecki mózg ocięciu w świcie lęk niedostatku kisłaroda, czyli że ludzki mózg niezwykle jest wrażliwy na brak tlenu, skazał doktor Zbigniew Martyka. Czyli powiedział doktor Zbigniew Martyka, o co chodzi z tym brakiem tlenu, i tu poproszę o następny skan. Poproszę o kolejny skan. Nie wiem, czy już go mamy. Tak, jest. To jest skan ze strony Yandex. Yandex jest, to jest, powiedzieć, że portal to mało, to jest gigant rosyjskiego internetu, który, taki multiserwis, który dostarcza swoim użytkownikom ogromnej ilości różnych podserwisów. I ten serwis odnotował sprzeciw lekarza Zbigniewa Martyki, doktora Zbigniewa Martyki, przeciwko noszeniu maseczek. Bo jak wiadomo, maseczki odbierają nam tlen, dusimy się i ten wrażliwy mózg na brak tlenu, o którym mówił wcześniej doktor Martyka, powoduje zapewne, że nie możemy nosić masek. Dokładnie rzecz biorąc, w tej wypowiedzi doktor Martyka mówi, że noszenie masek nie daje żadnych statystycznych, jakby to bym właśnie muszę sobie z rosyjskiego przetłumaczyć, noszenie masek nie daje nikakich statystycznych preumusiestw po sprawnieniu z ich odsutstwem. Tutaj się trochę nawet ja gubię, myślałem, że po rosyjsku całkiem dobrze sobie daje radę. Ogólnie rzecz biorąc chodzi o to, że noszenie masek nie daje tutaj nam nic dobrego. Tyle zrozumiałem, ponieważ dalej znajduje się streszczenie całego wywodu doktora Martyki. Jest napisane: jewo wywod, maski są wierszono nienużny. Czyli wywód doktora Martyki mówi, że maski są nam niepotrzebne. Co ciekawe, autorzy tego artykułu w rosyjskim serwisie Yandex postanowili poradzić się, czy sprawdzić opinię innego autorytetu i piszą: analogiczno womnienia pridierżywajeca prof. doktor medycyny Ryszard Rutkowski, czyli że podobnego zdania trzyma się profesor doktor medycyny Ryszard Rutkowski. I tak się składa, może poproszę naszą realizatorkę Asiator, żeby przypomnieć skan numer 5, że w zespole na Ordo Medicus na trzecim miejscu znajduje się właśnie Ryszard Rutkowski z Białegostoku. Czyli jakby gdy rosyjskie serwisy informacyjne szukają opinii polskich lekarzy, to z dużą konsekwencją trzymają się członków Ordo Medicus. To jest Reset Obywatelski. Dobry wieczór znowu. Dlaczego poprosiłem o ten fragment? Po pierwsze dlatego, że coś czuję, że Ordo Medicus usłyszymy jeszcze nie raz i będziemy wracać do tego, ale to jest fragment ze śledztw Tomka, który bardzo dobrze pokazuje modus operandi, bo tak powinno się powiedzieć, model działania Tomka w różnych jego śledztwach. Ma Tomek umysł analityczny, ma świetną pamięć do nazwisk, umie bardzo dobrze penetrować te zakątki internetu, w które inni się nie zapuszczają. Nie tylko dlatego, że czyta po rosyjsku, ale generalnie lata doświadczeń po prostu pokazują nam, gdzie szukać, żeby znaleźć
tego rodzaju przypadki, jak to jest, że akurat spośród tych lekarzy nieszczególnie znanych, chyba przyznają Państwo, że nie o nich wielu nie słyszeliście, a w dalszej części, no cóż, Tomek jeszcze analizuje kolejne osoby, które są tam bardzo ciekawe, więc to jest warsztat wyjątkowy. I też czasy mamy wyjątkowe, dlatego też nawiązuję do tego, co czytam na forum, mianowicie zaczepił mnie pan Mosi, który prosił o to, że chciałby poznać moje zdanie jako dziennikarza śledczego, a nie jako kolegi Tomka. Więc moje zdanie jako dziennikarza śledczego, a tutaj będę się też posługiwał tym, co napisał kiedyś Wojciech Czuchnowski, po którymś z tekstów Tomka. Myślę, że to był tekst, który potem też, z tezami, które potem rozwijał Grzegorz Rzeczkowski z tygodnika Polityka w swojej książce Obcym alfabetem. Po prostu trzeba stawiać pytania. Jeżeli mamy jakieś tego typu przypadki, jak omawiany na przykład Ordo Medicus, to musimy stawiać pytania. I tym bardziej ważne jest to, żeby patrzeć na to w szerszej perspektywie, bo choć dzisiaj o Ordo Iuris wiemy, że nie można mówić, że to fundamentaliści opłacani przez Kreml. Wiecie, do czego nawiązuję? Do znanej decyzji zabezpieczającej w stosunku do Marty Lempart. Dzisiaj to nie jest dla nikogo dziwne i przynajmniej część internetu, która jest pisosceptyczna, ma jasność, że jest rosyjski cień, szczególnie jeśli chodzi o pana Jakunina i jego Światowy Kongres Rodzin, finansowany przez tegoż osobnika, który teraz rządzi koleją w Rosji, a jakoś tak mocno zaangażował się w radykalne, fundamentalistyczne miejscami organizacje, bo Ordo Iuris to nie tylko samo Ordo Iuris, ale szereg różnych organizacji, które zajmują się rozmaitymi aspektami działalności publicznej, tak to powiem, bo Ordo Medicus wiadomo. Już za 5 minut poproszę Marcina, żeby przekazał wam dobrą wiadomość, a specjalnie poprosiłem o to, bo jest wybitna moim zdaniem, ale jeszcze dwa słowa i poproszę tutaj jeszcze skan, żebyśmy wszyscy zobaczyli. Dzisiaj mamy 2021 rok, 15 listopada i chciałem wam powiedzieć, że jeszcze 5 lat temu o Ordo Iuris po pierwsze mało kto słyszał, mimo że już wtedy moi informatorzy zwracali uwagę, że jakoś dużo tych ludzi związanych z Ordo Iuris jest, ale też nikt nie zadał sobie trudu, żeby sprawdzić korzenie tej organizacji, od których to próbuje się odcinać, co jest takim fundamentalnym pytaniem odnośnie organizacji. Jeżeli sama próbuje odcinać się od ewidentnych korzeni, no to jest to zastanawiające. I poproszę teraz o ten skan, żebyśmy wszyscy zobaczyli datę i też tekst, od którego się wszystko zaczęło, bo warto mieć taką pamięć. Ordo Iuris i Brazylijska sekta, kim są obrońcy życia od samego poczęcia? To jest tekst z 2017 roku, bodajże z 29 marca. Od tego momentu zaczęła się tak naprawdę zupełnie inna optyka i zupełnie inne badania Ordo Iuris, nie tylko z punktu widzenia ideologicznego, ale z punktu widzenia też cui bono, a tym, który korzysta, jest Kreml, bo idealnie działania Ordo Iuris się wpisują w agendę Putina i o tym warto wiedzieć, więc ten tekst powstał 5 lat temu, nie, 4 lata temu, przepraszam, źle liczę, 4 lata temu i od niego się wszystko zaczęło. Dlatego nie chcę, będę walczył z tym takim przekonaniem i z tym marazmem, który nas trochę ogarnia po tym, jak robimy kolejny program, piszemy kolejnego posta na Facebooku, idziemy na kolejną manifestację. Ja jestem dziennikarzem, więc rzadko mnie tam widzicie, ale jest wielu ludzi mocno zaangażowanych w to, żeby powiedzieć nie, żeby to 11 przekazanie wcielać w życie, czyli nie być obojętnymi. Także
To jeden z przykładów, który przygotowałem, ale powiem szczerze, tak przedłużyła nam się rozmowa, mam nadzieję, bardzo tak samo ciekawa dla Państwa jak dla mnie, z naszymi socjologami, więc poświęcę jeszcze analizie Tomka Warsztatu i też jego sukcesów. Chciałem jakiś optymistyczny zawsze, jak wiecie, element do programu wpleść, więc możemy sobie mówić, że to wszystko bardzo trwa wolno i generalnie czasami może się odechciewać, ale ja Państwu mówię, że warto. I też pokazuję ten prosty przykład. Kiedyś Tomek napisał ten tekst, ja byłem jednym z niewielu dziennikarzy, którzy go podchwycili, zresztą publikowałem go jeszcze na łamach fakt.pl, gdzie starałem się nieść krużganek. Oczywiście żartuję, kaganek. Oświaty także ludziom, którzy się mniej interesują trudnymi sprawami. A teraz o Ordo Iuris piszą wszyscy i już się nie bagatelizuje tego wątku, mimo że wciąż pozwy ze strony Ordo Iuris dla niektórych działają jak efekt mrożący, działają paraliżująco. Ale zostawmy to, na nas nie działa nic paraliżująco, my bardzo dziękujemy Wam za wpłaty, polecamy Wam też, proszę, łapki i udostępnienia na swoich portalach i polecamy resetobywatelski.pl i właśnie dlatego też zaprosiłem redaktora naczelnego, który ma dobrą wiadomość do przekazania. Marcin Celiński jest z nami dzisiaj, bardziej audio niż wideo. Marcinie, kolejny proces się rozstrzygnął po długiej batalii. Dobry wieczór Państwu, cześć Radku. No tak się złożyło, dzisiaj dostaliśmy informację, wyrok zapadł 10 listopada. Wyrok w sprawie o naruszenie dóbr osobistych pana Roberta Szustkowskiego, jednego z antybohaterów książki Tomasza Piątka, Macierewicz i jego tajemnice. I prawdę mówiąc, jednego z tych, którzy powodują, że zarówno Tomek Piątek, jak i wydawnictwo Arbitror, no jakoś tam spersonalizowane w mojej osobie, dużo czasu spędza w sądach. Powiedzmy sobie, kto to jest pan Robert Szustkowski, bo jak zajrzycie do źródeł ogólnie dostępnych, to się dowiecie, że to jest eks-sportowiec, eks-rajdowiec, biznesmen, fajny człowiek. No Robert Szustkowski to jest człowiek kontrolujący grupę Radius, to jest duża grupa deweloperska i pewne rozległe interesy, które, jak wykazało śledztwo Tomka, są dosyć bezpośrednio powiązane z mafią sąceską z jednej strony, a z drugiej strony nikt inny jak Robert Szustkowski ma bezpośredni związek z aferą podsłuchową, bo to, co się nie przebiło do opinii publicznej poza czytelnikami właśnie książek Tomka Piątka czy Grzegorza Rzeczkowskiego, to faktycznymi właścicielami Sowy i Przyjaciół, razem z Sową, który firmował to jako znany kucharz, było dwóch menadżerów z grupy Radius. Pan Szustkowski poczuł się obrażony stwierdzeniami w książce Macierewicz i jego tajemnice, że jest handlarzem bronią, jakkolwiek nim po prostu jest, bo sprzedawał broń do krajów afrykańskich, sprzedawał broń rosyjską do Gambii, będąc jednocześnie konsulem honorowym Gambii, uważajcie Państwo, nie w Warszawie, tylko w Moskwie i w Petersburgu. Zatem te biznesowo-honorowe powiązania były różne. I żeby też Państwu uświadomić, spośród no, dużej liczby procesów, jakie wytoczono w związku z tą książką, to one w zasadzie wszystkie wychodziły z grupy Radius, bo dwie sprawy wytoczył pan Szustkowski jako osoba fizyczna. Wytoczyła także sprawę grupa Radius jako firma i wytoczył także sprawy zwany
rosyjskim łącznikiem pan Jacek Kotas, który był prezesem, prokurentem, menadżerem bardzo wielu spółek z tej grupy, więc tak naprawdę dwa procesy zresztą, cywilny i karny. Jeśli chodzi o pana Jacka Kotasa, to już obie sprawy są wygrane. No, w tej chwili dostaliśmy informację, że na postępowaniu niejawnym już z racji COVID-u Sąd Okręgowy uznał roszczenia pana Szustkowskiego, który najpierw napisał nam pismo, że chce od nas 4 miliony odszkodowania, potem złożył pozew na 100 tysięcy. No także to zmniejszenie kwoty też niewiele dało, ponieważ sąd oddalił powództwo w całości i zasądził koszta procesowe po stronie pana Jacka Kotasa. To była długa sprawa, bo proszę państwa, ona trwała od września 2017 roku. No to po 4 latach mamy wyrok Sądu Okręgowego w tej sprawie. Radku, włącz głos. I to bardzo dobra wiadomość. Widzimy się i słyszymy. Chciałem, żebyście to, tę informację poznali jako podsumowanie, drodzy państwo, tego fragmentu, w którym pokazywałem wam, że nasza praca ma sens i tak jak piszemy, że z wami może się udać, to naszym hasłem może być: z wami się udaje i niech udaje się coraz więcej. Także ja może odniosę się do czatu, bo gdzie jest Dworczyk, ten od niewypałów. No tutaj z kolei Tomek Piątek wniósł powództwo przeciwko Dworczykowi, który stwierdził, że ta książka jest złożona z samych kłamstw i tutaj także mamy sukces sądowy, ponieważ sąd uznał, że Dworczyk nie miał prawa w ten sposób powiedzieć i obraża w ten sposób Tomasza Piątka jako autora i artykułów, i książek śledczych. To jest, wiecie państwo, temat pewnie na odrębny program, na temat, przepraszam za tą marną polszczyznę, w jaki sposób ci ludzie próbują zamykać nam usta, wszystkim dziennikarzom, którzy zajmują się trudnymi tematami niewygodnymi. No bo wyobraźcie sobie państwo, że na nieduże powstające wtedy przecież w 2017 roku wydawnictwo spada 6 pozwów w zasadzie od jednej osoby, jakkolwiek formalnie jest to możliwe, bo to i grupa Radius, i Robert Szustkowski, i Jacek Kotas naraz zaatakowali, ale to jest, duże grupy kapitałowe się tym martwią, małe wydawnictwa, no, dla małych wydawnictw to jest jak deszcz meteorytów. No, wy też nie byliście wielkim wydawnictwem i ryzyko było duże, także no, to gratuluję też tobie, Marcinie, a przede wszystkim chciałem na koniec zwrócić uwagę, że zobaczcie, to jest jednak stan umysłu i jakiejś odwagi cywilnej, bo to nie jest, abstrahując od tego, że to są wszystko niebezpieczni ludzie i o tym moglibyśmy dużo mówić, ale samo ryzyko procesu dla takich wielkich mediów jak nasze wielkie portale czy telewizje nie powinno być paraliżujące, a jednak jest. W związku z czym musimy robić swoje i właśnie dlatego stworzyliśmy Reset, prawda, Marcinie? Prawda. Pamiętajcie państwo, że zawsze jest tak, że w którymś momencie człowiek musi dokonać wyboru pomiędzy własnym komfortem psychicznym, a także finansowym w przypadku firmy, bo nawet sprawy wygrane kosztują, to też się nie oszukujmy, to przez te lata to są naprawdę duże, duże koszta obsługi tych procesów, niezależnie od wygranych, bo ta wygrana tak naprawdę nie daje rekompensaty finansowej, ale to jest za każdym razem wybór pomiędzy komfortem osobistym, komfortem finansowym, a dążeniem do tego, żeby państwu pokazać prawdę. I myślę, że przez te lata my udowadniamy, że nie wybieramy własnego komfortu.
tylko robimy to, co powinniśmy robić. W resecie, reset powstał też po to, żeby robić to, co powinniśmy robić, a nie po to, żeby zapewnić komfort prowadzącym. No bardzo się cieszę w takim razie, że mogliśmy się tym podzielić. Dziękuję Ci, Marcinie, że Cię oderwałem. Dziękuję pięknie. Dzięki, Radku, kłaniam się Państwu. No drodzy Państwo, to taki miły element, a ja jeszcze postaram się, nie postaram się, tylko zapowiadam, że będę kontynuował kilka podsumowań, wątków śledztw, w których Tomasz miał udział fundamentalny, bo je zaczął i przerwał milczenie i postawił pytania, a później poszło dalej, drodzy Państwo. I tak każdy z nas może robić. Każdy z nas może stawiać pytania, które potem znajdą odpowiedzi nieoczywiste, ale pozwalające nam dojść do prawdy. To było dochodzenie prawdy. Pozdrawiam serdecznie Tomasza Piątka. Możecie mu też swoją sympatię okazać w komentarzach na Facebooku i na YouTubie, a także w ilości lajków pod tekstem. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. I pamiętajcie, żeby zaglądać na resetobywatelski.pl. Jeżeli klikniecie Obywateluj z nami, to będziecie mieli informacje na bieżąco, do czego Was zachęcam, a teraz niestety muszę już kończyć. To była audycja Tomka i Tomek, mam nadzieję, że wkrótce już wróci. Do zobaczenia, drodzy Państwo. Reset Obywatelski.